Będą wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Decyzję podjął już rząd. Pieniądze na to szuka w spółkach węglowych. Kryzys energetyczny zwiększył zyski wielu firm związanych z energią, w tym spółek węglowych. Do tej pory podatek od zysków płaciły spółki takie jak PGE, Enea, Tauron, Energa czy Polenergia. Teraz firmy wydobywające węgiel mają zostać obciążone składką solidarnościową w wysokości 33%. Dotyczy to grup, których dochody przekraczają 120% średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Poprzez zmiany możliwe ma być m.in. dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Mniej za prąd zapłaci sektor małych i średnich firm, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. Zgodnie z przyjętymi przez rząd rozwiązaniami limit zużycia prądu objętego zamrożeniem cen dla gospodarstw domowych wzrośnie z 2000 do 3000 kWh rocznie, dla rodzin z osobą niepełnosprawną do 3000 kWh, a dla rolników i posiadaczy karty dużej rodziny do 4000. Nowe limity będą do wykorzystania. Korzystania jeszcze w tym roku. Od 1 października tego roku cena maksymalna za energię wyniesie 693 zł za megawatogodzinę. To obniżka, poprzednio wynosiła ona 780